Perfect. Witam serdecznie na moim kanale. Dziś lądujemy na Dolnym Śląsku, a dokładniej to w Ząbkowicach Śląskich. Jest to miasto położone na Przedgórzu Sudeckim nad Budzówką, czyli lewym dopływem Nysy Kłodzkiej. Aleksandra urodziła się w 1997 roku i wraz z rodzicami i starszą siostrą Angeliką mieszkała w jednym z bloków na małym osiedlu przy ulicy Strzelińskiej. Uchodziła za ciepłą, sympatyczną i spokojną dziewczynę, była lubiana przez otoczenie i miała dobry kontakt ze swoją rodziną. Kochała zwierzęta i wiązała swoją przyszłość z weterynarią. Nie sprawiała problemów wychowawczych, dobrze się uczyła. W 2013 roku rozpoczęła edukację w zespole szkół przy ulicy Wrocławskiej, była w technikum, ale na jakim kierunku, no to już nie zostało nigdzie bliżej określone. Chodziła do klasy z Kamilem, z którym od samego początku znalazła wspólny język. Jeszcze w pierwszej klasie stali się oni parą. Zarówno dla niej, jak i dla niego była to pierwsza miłość, pierwszy związek. Byli sobą oczarowani i spędzali ze sobą każdą wolną chwilę. Kamil dojeżdżał do Ząbkowic z oddalonej od miasta o jakieś 9 km wsi Budzów. Mieszkał tam z matką i jej konkubentem oraz z dziadkami. Jego dziadek był nauczycielem, babcia pracowała w banku, natomiast mama, pani Joanna, zajmowała się paramedycyną. Po rozwodzie z mężem wychowywała Kamila z pomocą rodziców, ojciec chłopaka nie utrzymywał kontaktów z synem z własnej woli. Kiedy pani Joanna związała się z Łukaszem, czyli swoim konkubentem, to on przejął rolę ojca. Kamil go akceptował, lubili się wzajemnie i spędzali ze sobą wolny czas, oddając się wspólnym pasjom. Kamil chętnie pomagał mężczyźnie, chociażby w pracach przy domu. Chłopak był zżyty z matką, liczył się z jej zdaniem, nie sprawiał jej przykrości, a kiedy już trochę podrósł, to stał się wobec niej niezwykle opiekuńczy. To właśnie mamie jako pierwszej pochwalił się, że zaczął spotykać się z koleżanką z klasy. Kamil był postrzegany jako wzorowy pod względem zachowania, cichy, małomówny i dość skryty chłopak. Stronił od ludzi, nie miał zbyt wielu znajomych i było mu z tym dobrze. Jego przyjacielem już od czasów podstawówki był niejaki Konrad. Chłopaki nigdy nie próbowali rozmawiać na poważne, intymne tematy, ale mimo to chętnie spotykali się, zazwyczaj po to, by debatować o wspólnym hobby, czyli o nowoczesnych technologiach wojskowych. Chętnie razem grali w gry komputerowe i Konrad co prawda wiedział, że Kamil ma dziewczynę, ale nie dopytywał nigdy kumpla o jego relacje z Olą. Przez pierwsze 2-3 lata związku między Kamilem a Aleksandrą było po prostu dobrze. Ich rodziny poznały się, rodzice Oli mieli dobre zdanie o jej chłopaku, jej tata mu ufał i uważał go za dość miłego i porządnego człowieka. Para raz spotykała się w mieszkaniu rodziców Oli, raz w domu dziadków Kamila. Rzadko kiedy wychodzili na miasto, preferowali wspólny relaks, rozmowy i naukę w czterech ścianach. Ich niepisaną tradycją było wspólne chodzenie do i ze szkoły. Kamil zawsze po przyjeździe z Budzowa zachodził po dziewczynę, a po zakończonych lekcjach odprowadzał ją do domu. Z biegiem czasu Kamil coraz gorzej kontrolował swoją zazdrość o Olę. Nie chodziło jedynie o chłopaków, którym się podobała, ale również o jej liczne koleżanki, z którymi chętnie spędzała czas. Był to główny powód ich nieporozumień. Kamil miał pretensje, chciał mieć Olę na wyłączność, by poświęcała czas tylko jemu,
no bo to on przecież powinien być dla niej najważniejszy. Dziewczynie to oczywiście nie odpowiadało, ale zależało jej na Kamilu i dawała mu się podporządkowywać. Dla świętego spokoju szybko odpuszczała podczas kłótni. Natomiast Kamil długo chodził obrażony, unikał Aleksandry, a milczeniem karał ją za nieodpowiednie zachowanie. Oczywiście nieodpowiednie według jego mniemania. Z kolei Ole ta ignorancja chłopaka stresowała, nie radziła sobie z taką sytuacją i szybko się łamała. Dodatkowo zawsze znalazła wytłumaczenie na reakcję Kamila, tłumaczyła go i wybielała przed znajomymi. Robiła dobrą minę do złej gry, choć dobrze wiedziała, że w ich związku zaczęło się poważnie psuć. Latem 2016 roku para wspólnie pojechała do pracy do Holandii. Za granicą ich kryzys jedynie się pogłębił. Kamil miał do dziewczyny wieczne pretensje, kłócili się praktycznie codziennie. W końcu chłopak w trakcie jednej z awantur uderzył Olę w twarz, co spowodowało, że chodziła z siniakiem. Podczas innej kłótni Kamil miał jej wymachiwać przed nosem nożem, przez co dziewczyna w strachu uciekła z ich pokoju hotelowego. Kiedy chciała wrócić, zastała drzwi zamknięte na klucz. Noc spędziła na dworzu. O tych incydentach para opowiedziała rodzinie. Kamil zwierzył się matce, natomiast Ola pożaliła się siostrze. Po powrocie z Holandii mimo wszystko Ola nie zerwała z Kamilem. Chciała dać im jeszcze jedną szansę. No wciąż coś do niego czuła i jakby nie było, przez ostatnie lata przywiązała się do niego. Niestety nic nie wskazywało na to, by Kamil miał się zmienić, nie liczył się z jej potrzebami, kiedy przybywali razem, ciągle opowiadał o swoich zainteresowaniach, ciągle tylko ja, a Ola robiła za słuchacza. Kamil właściwie nie zwracał na nią uwagi. Mimo chęci dziewczyna traciła już nadzieję na to, że ich związek uda się w jakikolwiek sposób odbudować, miała za złe chłopakowi to, co wydarzyło się w Holandii, miała dość jego kontroli i tego, że zawsze musi być tak, jak on tego chciał. Była nieszczęśliwa i zawiedziona, ale nie miała na tyle odwagi, by odejść. Jakiś czas później Ola poznała kogoś przez internet. Był to chłopak z Jastrzębia Zdroju, nazywał się Patryk i pracował w Niemczech. Zjeżdżał co jakiś czas do Polski i wówczas przebywał w domu rodziców. Początkowo wymieniali się głupimi memami, a ich rozmowy były dość niezobowiązujące, ale w końcu Ola otworzyła się przed chłopakiem, zaczęli schodzić na poważniejsze tematy, a co za tym idzie, poznawali się coraz lepiej i doszli do wniosku, że nawet dobrze się rozumieli. Ola zwierzyła się Patrykowi z tego, co ją bolało. Opisała mu szczegółowo swój związek z Kamilem. Wspominała nawet o zdarzeniu z Holandii i przyznawała, że ma dość tej relacji i nie chciała być dłużej z Kamilem, ale martwiła się o chłopaka. Co zrobi po rozstaniu? Znała go i wiedziała, na co go stać. Bała się, że nie poradzi sobie z rozstaniem i coś sobie zrobi. Ta internetowa znajomość stawała się dla Oli czymś poważnym. Zauroczyła się w Patryku. Relacja ta popchnęła ją do zerwania z Kamilem. Po przekazaniu mu nieprzyjemnej informacji oboje uzgodnili, że zostaną przyjaciółmi. Kamil nadzwyczaj spokojnie przyjął do wiadomości decyzję Oli, ale nie na długo. Po zerwaniu dziewczyna cieszyła się, że to już za nią, teraz mogła w końcu zaznać spokoju i rozwijać bez wyrzutów sumienia swoją znajomość z Patrykiem. Tymczasem Kamil z dnia na dzień się zmienił. Pozornie na lepsze, no szkoda, że po fakcie. Był wobec Oli miły, prosił ją o wybaczenie, żeby się zeszli, że to się da przecież naprawić, ale dziewczyna nie chciała z nim być, była konsekwentna w swoich decyzjach. Traktowała ex-chłopaka jako kolegę, wciąż Kamil przychodził po nią do szkoły i odprowadzał do domu. Mama chłopaka, pani Joanna, była przekonana, że to syn zakończył związek z Olą. Uważała, że to dobra decyzja, choć zauważyła, że coś się z nim działo. Coś było nie tak. Zachowywał się dziwnie. Miewał momenty zawieszenia, nosiło go, był nieswój i nieco ją nawet przerażał. Nie tylko pani Joanna zwróciła uwagę na jego stan, choć próbował tłumić emocje, zazwyczaj mu się to udawało, ale tym razem naprawdę nie był w stanie ukryć tego, że coś go dręczy. Całkiem odizolował się od rówieśników. Nikt by się nie spodziewał tego, że Kamil na poważnie wówczas rozważał odebranie sobie życia. Tymczasem Ola i Patryk postanowili wspólnie spędzić Sylwestra.
31 grudnia 2016 roku dziewczyna przyjechała do Jastrzębia Zdroju, w końcu spotkała w realu Patryka i poznała jego rodziców. To był dla nich wyjątkowy czas, zdecydowali wtedy, że chcą być razem. Ola wróciła do domu 3 stycznia 2017 roku, natomiast Patryk po odwiedzinach dziewczyny pojechał z powrotem do pracy za granicę. Para planowała ponowne spotkanie w jak najszybszym terminie. Po powrocie dziewczyny do Ząbkowic Kamil stał się wobec niej wyjątkowo nieprzyjemny. To, że pojechała do nowego faceta, nie było żadną wielką tajemnicą. Prędzej czy później fama dotarła i do niego. W Kamilu rosła złość, nad którą ciężko było mu zapanować. Nie chciałby Ola spotykała się z kimś innym. Chciałby do niego wróciła, by było jak dawniej. Mimo to nie mógł powstrzymać się od chamskich odzywek i scen zazdrości. Był zły na Aleksandrę. Próbował stosować na niej dotychczasową taktykę, ale się przeliczył, ponieważ Ola nie zwracała uwagi na jego złośliwości. Próbowała go unikać, ale to nie było takie łatwe. Kamil odwiedził ją 7 stycznia. Przyniósł ze sobą kwiaty, pizzę, chciał załagodzić napiętą od dłuższego czasu sytuację. Dziewczyna go wpuściła do domu, przyjęła kwiaty, zjedli wspólnie pizzę i przystała na jego propozycję, by zostali przyjaciółmi. 9 stycznia 2017 roku w poniedziałek przed 8 rano po przyjeździe do Ząbkowic Kamil jak zwykle przyszedł po Aleksandrę, by wybrali się razem do szkoły. W progu dziewczyna zakomunikowała mu, że tego dnia nie zamierzała iść na zajęcia, źle się czuła i wolała zostać w domu. Kamil zaproponował jej swoje towarzystwo, ale Ola nie chciała wpuścić go do mieszkania. Zrobiła to, kiedy zrozumiała, że chłopak nie odejdzie, dopóki ta się nie zgodzi. Kiedy siedzieli w jej pokoju, Kamil ponownie zaczął nakłaniać dziewczynę do tego, by do siebie wrócili. Ola nie chciała o tym rozmawiać, nie miała ochoty ani na gadkę, ani na przebywanie w towarzystwie ex-chłopaka. Poza tym jego wizyta przedłużała się i siedział u niej już kilka godzin. W pewnym momencie, według późniejszych wyjaśnień Kamila, Ola miała zacząć dziwnie się zachowywać, miała nie być sobą, a on wówczas udał się do kuchni, gdzie z suszarki zabrał nóż kuchenny. Schował go do rękawa bluzy. Zaatakował ją, kiedy siedziała na kanapie. Ola próbowała osłonić się rękoma, ale nie miała szans. W trakcie ataku złamał się nóż. Kamil poszedł do kuchni po następny. W tym czasie Ola jakimś cudem wstała i dotarła do drzwi wyjściowych, a następnie wypadła na klatkę schodową. Próbowała wołać o pomoc, ale miała uszkodzone gardło i ledwo co było ją słyszeć. Żaden z sąsiadów ponoć nie usłyszał toczącej się walki, żaden nie wezwał policji. Kamil dorwał ją na schodach, z których spadli razem na półpiętro. Tam chłopak kontynuował napaść. Ola straciła życie, jak się później okaże, w wyniku zadanych ciosów, których było co najmniej 118. Po ataku Kamil zszedł na dół, nóż rzucił po drodze na schody, zadzwonił do swojej babci i powiedział jej, czego właśnie dokonał. Poprosił ją, by po niego przyjechała i zawiozła na komisariat. Chciał przyznać się do winy i dobrowolnie poddać się zatrzymaniu. Przerażona babcia zadzwoniła do pani Joanny, a ta po ich rozmowie niezwłocznie skontaktowała się z synem. Kamil powtórzył matce to, co powiedział babci. I kobieta w drodze pod blok, w którym mieszkała Ola, zadzwoniła na 112, prosząc o interwencję policji i pogotowia. Następnie zawiozła syna na komendę. Chłopak zarówno ubrania, jak i całe ręce miał umazane płynami ustrojowymi Oli. Wyglądał dość niepokojąco, ale kiedy mówi policjantom, co się wydarzyło, był niezwykle opanowany, nie okazywał żadnych emocji i był tak nad wyraz spokojny. Został zatrzymany o godzinie 11:50. Po 12 na miejscu zbrodni zjawiły się służby. Jak się okazało, na ciało Oli trafiła jedna z sąsiadek, która wychodziła na zakupy i ona również zadzwoniła na 112. Podczas przesłuchania Kamil bardziej skupiał się na opisywaniu jego związku z Olą, a nie na tym, czego się dopuścił. Łącznie złożył wyjaśnienia 4 razy, za każdym przyznawał się do winy. Ze względu na skalę czynu usłyszał zarzut pozbawienia życia typu kwalifikowanego.
Ludzie, którzy znali parę, nie mogli pojąć, jak taki spokojny, dobry chłopak mógł w tak brutalny sposób pozbawić życia dziewczyny, którą przecież kochał. Co popchnęło go do tej zbrodni? Prokuratura również zadawała sobie i Kamilowi to pytanie, ale on nie potrafił na nie odpowiedzieć. Po zaznajomieniu się z historią Kamila i Oli ustalono, że prawdopodobnie motywem był zawód miłosny. Kamil nie mógł pogodzić się z zakończeniem ich związku. Pogrzeb Aleksandry odbył się 14 stycznia. Była to tragedia tak naprawdę dwóch rodzin. Obie straciły dzieci. Różnica jest taka, że rodzina Kamila miała możliwość kontaktu z nim. Straciła syna za życia. Tak o chłopaku wypowiedział się ojciec Oli, pan Zbigniew. Cytuję. Miły, fajny chłopak. Też mi go żal. Nie wiem, czemu to zrobił. Co go do tego popchnęło. Całe życie ma już przekreślone. Mama Kamila dopiero po kilku miesiącach od zbrodni była w stanie udzielić wywiadu na temat syna i tego, jak ta tragedia wpłynęła na jej życie. Cytuję. Raz rozmawiałam z mamą Oli. Płakałyśmy razem. Rozmawiałyśmy przez telefon. Podziękowałam jej. Powiedziałam, że jest bardzo silna. Powiedziała, że nas kocha, że nas nie obwinia. Podczas pobytu w areszcie Kamil zachowywał się całkiem normalnie, stosował się do reguł, nie zgłaszał żadnych problemów i sam też ich nie stwarzał. Korzystał z pomocy psychologa, psychiatry i lekarza ogólnego. Po jednorazowym badaniu psychiatrycznym stwierdzono, że powinien brać leki, które rzekomo brał regularnie. Według dyrektora placówki chłopak był zdyscyplinowany, dbał o czystość, był grzeczny i taktowny. Rodzina odwiedzała go regularnie. Chłopak rzadko wychodził na spacerniak, dużo czytał. Czas wolny spędzał głównie na oglądaniu telewizji. Kiedy lekarze zdecydowali o zakończeniu farmakoterapii, Kamil w efekcie pociął sobie przedramię. Chciał nadal brać leki. We wrześniu 2017 roku połknął na raty łącznie 103 tabletki. Okazało się, że ich nie przyjmował wcześniej, tylko kolekcjonował w wiadomym celu. Przez niewydolność nerek trafił do szpitala. Po tym zdarzeniu został objęty wzmożoną opieką jako osadzony, który próbuje targnąć się na swoje życie. Kamil próbował również symulować chorobę psychiczną. W tym celu wysyłał listy do matki z dziwnymi rysunkami potworów i innych ufolutków. Same treści tych listów były mało zrozumiałe i pozbawione logiki. Kulminacyjnym momentem, który miał potwierdzić jego rzekome zaburzenia, było wywołanie alarmu w sądzie w trakcie jednej z rozpraw. Na chwilę nieco pomieszam z chronologią wydarzeń, bo mowa tu o sytuacji, jaka miała miejsce już podczas procesu. Kamil wysłał mamie list ze sproszkowanym mydłem i część kostki mydła z wygrawerowanym labiryntem. Do tego dodał instrukcję, jak użyć tych rekwizytów i po co. Poprosił mamę, by wysłała to do biura podawczego sądu. No, kiedy pracownicy sądu otrzymali tą przesyłkę, mogli uznać to za na przykład ładunek wybuchowy. No i tak też się stało. Doszło do realizacji określonych z góry procedur. Trzeba było ewakuować ludzi, wezwać służby i tym podobne. Według Kamila był to kosmiczny proszek, a w instrukcji opisał, jakie miał on działanie. Że między innymi służy do ściągnięcia klątwy z jego rodziny i inne cuda na kiju. Chłopak później musiał się gęsto tłumaczyć z tego, co zrobił przed sądem, ale do końca próbował świrować bażanta i jego tłumaczenia były jednym wielkim bełkotem, którego doszło do wniosku, że nie będę przytaczać. Jednorazowe badanie psychiatryczne nie wystarczyłoby w 100% stwierdzić, czy Kamil był poczytalny, czy też nie w trakcie dokonywania czynu, dlatego został poddany obserwacji, która trwała miesiąc. Opinia biegłych po tej obserwacji była zaskakująco pozytywna, przynajmniej w kontekście większości opinii, które często wskazują na różnego rodzaju nieprawidłowości. U Kamila nie stwierdzono żadnych chorób psychicznych czy niepełnosprawności intelektualnych. Jego inteligencję określono jako przeciętną. Rozumie on normy społeczne, prawne i moralne i potrafi wyciągać wnioski.
Nie ma zaburzeń nastroju, nie stwierdzono u niego profilu psychotycznego. Jest introwertykiem, wobec ludzi stosuje dystans. Ma utrudniony kontakt z rówieśnikami, szuka akceptacji otoczenia. Nie ma wielu znajomych, ale ten fakt nie powoduje tego, by miał nieprawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Nie stwierdzono u niego cech wczesnej demoralizacji. W pewnych okresach życia cechował się nadwrażliwością, co sprzyjało kumulacji emocji, ale ma tendencję do ich wypierania. Tą cechę biegli uznali za charakterystyczną dla okresu dojrzewania. Ma nieprawidłowo kształtującą się osobowość, przez co jest niedojrzały emocjonalnie, ma nieodkształconą uczuciowość wyższą, ale ma on czas na ostateczne wykształcenie się tej osobowości, bo jest jeszcze młody. Według biegłych ma on szansę na zachowywanie się zgodnie z normami, ponieważ nie ma cech wczesnej demoralizacji, nie wykazano u niego jakichkolwiek uzależnień, przed zbrodnią nie miał konfliktu z prawem, nie sprawiał problemów wychowawczych, z chęcią się uczy, nie jest podatny na wpływy środowiska, jest niezależny w podejmowaniu swoich tam decyzji różnego rodzaju i pomogłaby mu psychoterapia, najlepiej grupowa. Ustalono, że był poczytalny w trakcie dokonywania czynu. Proces toczył się w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Wyrok zapadł 28 sierpnia 2018 roku. Sąd stwierdził, że Kamil to manipulant i egocentryk, dalece zdemoralizowany człowiek, który nie zasługuje na żadne względy. Według sądu istniała realna możliwość, że Kamil po opuszczeniu więzienia zaatakuje ponownie. Nie uwzględnił on pozytywnych opinii biegłych, nie znalazł okoliczności łagodzących i uznał, że wykluczenie go z życia społecznego to jedyna możliwa opcja do ochrony tego społeczeństwa. Chłopak nie wyraził skruchy. Kamil w mowie końcowej sam stwierdził, że jest niebezpieczny i prosił o izolację. Został skazany na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia z odbywania kary po 40 latach. Do tego miał do zapłacenia zadośćuczynienie rodzicom Oli. Jego obrońca złożył odwołanie i tak 18 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał kolejny wyrok. Tym razem Kamil został skazany na 25 lat pozbawienia wolności z warunkowym wyjściem po 20 latach plus zadośćuczynienie. Sąd odwoławczy pozwolił sobie na obszerny komentarz decyzji Sądu Okręgowego, który według jego opinii koncentrował się wyłącznie na eksponowaniu okoliczności czynu, jakiego dokonał Kamil, i na krytykę oskarżonego, co uznano za jednokierunkową ocenę. Ponadto według Sądu Apelacyjnego istniały okoliczności łagodzące dla Kamila i było to między innymi fakt, że z własnej woli chłopak udał się na komisariat i przyznał do tego, co zrobił tuż po zdarzeniu, nie próbował zacierać śladów, złożył obszerne wyjaśnienia i w momencie dokonania zbrodni był młody. Był młodym chłopakiem, którego osobowość dopiero się kształtowała. Ponadto sąd odwoławczy uwzględnił opinie biegłych sądowych odnośnie stanu psychicznego Kamila, jak i tego, że istnieje szansa na udaną resocjalizację. Dla sądu najważniejsze jest, by sprawcę wychować, a kara dożywocia nie spełnia funkcji wychowawczej, a wyklucza skazanego ze społeczeństwa. W przypadku Kamila miał on predyspozycję do tego, by po odsiedzeniu wyroku żyć na wolności zgodnie z ustalonymi normami. Sąd wytłumaczył, że wobec sprawców młodocianych można zastosować karę eliminacyjną jedynie kiedy stopień szkodliwości społecznej jest wyjątkowo wysoki, na co składają się na przykład wysoki stopień demoralizacji i brak jakichkolwiek perspektyw na resocjalizację. Ponadto sąd odwoławczy uznał wyrok Sądu Okręgowego za odwet ze strony społeczeństwa. Po tym wyroku, jak się domyślacie, rodzina Aleksandry była po prostu zawiedziona i nie zgadzała się z tym wyrokiem i tym zmniejszeniem kary Kamila. Tak samo myślał prokurator generalny, który zaskarżył kasacją wyrok sądu apelacyjnego. Według niego kara 25 lat pozbawienia wolności w przypadku akurat Kamila była rażąco niewspółmierna dla przypisanej mu zbrodni.
Wyrok w tej sprawie w Sądzie Najwyższym zapadł 28 lutego 2020 roku. Kasacja została odrzucona, a wyrok sądu apelacyjnego został utrzymany i uprawomocnił się. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wspomniał o tym, że w przypadku osób młodocianych kara musi mieć charakter wychowawczy i choć od 2017 roku można skazać taką osobę na karę eliminacyjną, to jedynie w przypadku braku jakichkolwiek okoliczności łagodzących i kiedy nie ma żadnych szans na resocjalizację. Muszą zaistnieć ku temu bardzo poważne przesłanki. Obniżenie kary przez sąd apelacyjny nie było jej złagodzeniem, a ustanowieniem prawidłowego punktu wyjściowego. Sąd Najwyższy dywagował również na temat rzetelnej oceny danej sprawy, mianowicie, że należy brać pod uwagę zarówno okoliczności obciążające, jak i łagodzące. No cóż, Kamil będzie miał możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary w 2037 roku, jako że na poczet kary zaliczono jego pobyt w areszcie. Będzie wówczas mężczyzną przed 40. Ta historia udowadnia jedno, że nie wystarczy się rozstać, by nie doszło do tragedii. Często nie mamy wpływu na drugą osobę i nie wiemy, w jaki sposób ona zareaguje. Możemy znać ją od X lat, a ostatecznie okazuje się, że tak naprawdę nie znaliśmy nigdy tego człowieka, z którym dzieliliśmy życie. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze. Dziękuję za wysłuchanie podcastu do końca i do usłyszenia.